Wyrównana. Myśmy mieli kilka dobrych sytuacji, począwszy od Jodły, który by miał dwie sytuacje. Bardzo dobra sytuacja Kucharczyka głową. Gdzieś tam po rykoszecie Pinto w poprzeczkę. No w sumie było kilka sytuacji, mówię o naszych, ale Sparta również miała swoje sytuacje. W drugiej połowie być może Sparta miała więcej z gry i więcej też sytuacji. W sumie bramka stracona, no ktoś się zdrzemnął, no ja wiem kto, ale ktoś się zdrzemnął na odbitej tam, gdzie powinien być, był, ale błąd nasz, oni to wykorzystali bardzo dobrze. Myśmy to powtórzyli w drugiej połowie, niestety Kosa nie trafił, ale to są po prostu sytuacje, o których mówimy, że ktoś wykorzystuje jej lepiej czy gorzej. Mnie w tym sparingu chodzi zupełnie o coś innego. Różnica między Spartą a nami największa była w wyprowadzeniu piłki z defensywy. Myśmy mieli z tym dużo problemów, natomiast Sparta wychodziła na większej płynności, mimo tego, że staraliśmy się im to utrudnić, to nam nie wychodziło, bo kolejna różnica w pressingu. Sparta jak robiła pressing, był to pressing naprawdę agresywny, bardzo efektywny i dlatego między innymi mieliśmy wiele problemów z wyjściem piłki z naszej linii obronnej. Natomiast my no nie zawsze skoordynowani i nie tak agresywni w tym pressingu jak na przykład Sparta. Także to dla mnie dwie największe różnice. Czy warunki atmosferyczne tutaj panowały? No nie, pogoda super do grania, no jasne, że tak. No, boisko być może trochę nierówne, ale nie do grania, fajna pogoda i można było grać w piłkę bez żadnego problemu. Był to najważniejszy mecz dla nas na tym zgrupowaniu i szkoda, że nie można było zrobić tego, co bym chciał, bo Vlado Dwaliszwili miał problemy swoje, nie trenował, nie był przewidziany do gry, bo tak zalecali lekarze, zagrał tylko część spotkania. Pinto nie jest przygotowany do tego, aby rozegrał cały mecz, bo trenuje dopiero od niedawna. Próbowaliśmy Raula Bravo, ale też z tego powodu, że nie ma niejakiego Estiza, nie ma Marco Schulera, był tylko Cichocki, także chcieliśmy spróbować. Trochę za dużo tych zmian jak na ostatnie spotkanie, ale zmiany wymuszone, że tak powiem i tego mi szkoda, bo liczyłem na to, że będzie to taki sprawdzian drużyny, tej, która ma największe szanse być drużyną, że tak powiem, która zagra i w Lidze Europejskiej, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Polskiej. Dosa nie ma szans. Nie wiem, bo każdy inaczej wygląda pod względem fizycznym, ale Dosa, Augusto i Pinto muszą nadrobić zaległości treningowe, bo to nie są zaległości nawet jak naszych piłkarzy, którzy mieli tylko 2 tygodnie przerwy i chcąc czy nie chcąc, nie stracą tak dużo, jeśli chodzi o aspekt fizyczny. Natomiast oni mieli miesiąc takich wakacji. Pewnych rzeczy nie można przeskoczyć i organizm się nie da tak łatwo oszukać, mimo tego, że ktoś potrafi grać w piłkę. A jakieś szersze wnioski, jeśli chodzi o całe zgrupowanie, to było ten mecz? 2-3 kontakty się udaje, już 7 czy 8 nie ma? Czy... Czasami to wychodziło i musimy dążyć do tego, tak jak graliśmy. Dzisiaj też były momenty fajnej gry, gdzie graliśmy piłką naprawdę dobrze. Były momenty. Był udany początek z Żyliną. To jest to, do czego powinniśmy dążyć. To nie jest łatwa sprawa osiągnąć to w krótkim okresie czasu, tym bardziej, kiedy drużyna personalnie zmienia się dosyć mocno ale właśnie przez te zmiany liczymy na to, że będziemy w stanie szybciej dojść do takiej gry, o jakiej myślimy, bo wtedy drużyna i zawodnicy są zadowoleni z tego, co robią na boisku i my wszyscy, którzy ich oglądamy również. O to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście trzeba to połączyć jeszcze z efektywnością i wtedy byłby to ideał. A dzisiaj jakbym się spytał o trenera o nastrój w perspektywie tych 2 tygodnie startujących rozgrywek. Nie, wszystko dobrze, tak. Nie, wszystko ok. Mam nadzieję, że żadne kontuzje nam tego nie popsują, bo ja liczę na to, że Dosa może dojść. Jeśli nie dojdzie, to powinniśmy sobie poradzić, bo wierzę w to, że przejdziemy tą drugą rundę i w kolejnym to już Dosa, Pinto, Augusto powinni być fizycznie w dużo lepszej formie, a są to zawodnicy, na których liczymy, że coś nam wyniosą, bo mają za sobą jakieś kurykulum, bądź też w przypadku Augusto, gdzie nie znamy go być może tak bardzo, też widać czy na treningach, czy w sparingu, że ma fajne detale, że widać, że jak będzie przygotowany fizycznie, może pokazać swoje duże umiejętności przede wszystkim technicznie. O to się boję, żeby było wszystko w porządku pod względem kontuzji, bo czasu jeszcze zostało. Co trener powie o Raulu Bravo, którego tutaj sprawdzaliście? Wystąpił w 1,5 sparingu po półmeczu i Żyliną dzisiaj całe spotkanie. Bliżej mu czy dalej doległ? Nie, będę mówił o takich rzeczach. Ja mówiłem, że podejdę na kap. Będziemy decydowali i nie tylko od tego, w jaki sposób Raul gra, podejmiemy decyzję. Nie będzie ona zależna tylko i wyłącznie od tego, no bo musimy patrzeć na różne aspekty, a wy się musicie domyślać, o co mi chodzi. Też kontuzje innych, możliwości sprowadzenia kogoś innego, wiek Raula, aspekt finansowy, no wiele rzeczy jest które będziemy brali pod uwagę. Ale jak już mam ocenić, to większych problemów dzisiaj Raul nie miał. Widać, że on akurat z piłką ma dosyć duży spokój, bo to zawodnik nieźle zaawansowany technicznie i było to widać na boisku. Jak pan oceni młodzież, która przyjechała na zgrupowania, mam myśli debiutantów, czyli Kopczyńskiego, który pierwszy raz jest na pierwszym zgrupowaniu, Mikity i Długołęskiego? Długołęskiego nie będę oceniał z wiadomych powodów, natomiast Mikita, podoba mi się to, w jaki sposób podchodzi do tego, co robi, w sposób, jaki się zachowuje, czy w gierkach, na treningach, czy w meczu sparingowym. Widać, ja widzę u niego smykałkę do tego, do gry, smykałkę, jaką powinien mieć napastnik. Ale to mimo wszystko i tak za krótki okres czasu, ale to pierwsze wrażenie, jak jest pozytywne, zawsze lepiej dla zawodnika. Ja jeszcze zapytam o tych zawodników nowych, czyli Broś, Jama, na jakiej pozycji będą... Nie no, Brosia znamy z ligi, wiemy, bo u nas na razie jest króciutko i nie warto brać się za jakiekolwiek oceny. Ale znamy go z ligi i wiemy, co nam może dać. O Jama, ja już mówiłem wcześniej o Jamie, widząc sposób jego gry, to będzie zawodnik, który na pewno drużynie da dużo charakteru, walki, ambicji, bo to go na pewno cechuje, natomiast nie jest to jakiś wirtuoz techniki, nie wiem, gry kombinacyjnej, przeglądu sytuacji. Tak w jego przypadku i tak jak w innych liczę na to, że ta adaptacja przebiegnie szybko. To jest kolejny zawodnik, którego mamy do tego, aby w danym momencie mógł pomóc drużynie, bo jeśli wszyscy będą zdrowi, to kadry mamy dość szeroką, chociaż uważam, że jednak dalej, jeśli chodzi o samych stoperów, no, mogłoby być lepiej. Są jakieś wygranie tego zgrupowania? Tak jak było w zimowym, tak? Wygrani muszę prześledzić tak po linii defensywnej. To... Nie przychodzi mi żadne nazwisko tak od razu do głowy, nie. W ogóle przygotowanie trochę chaotyczne ze względu tej różnicy tygodniowej, że jedni przychodzą tydzień wcześniej, 17, drudzy dopiero za tydzień, mam tu myśli kadrowiczów, obcokrajowcy dojeżdżają do nas w czasie zgrupowania. No, już na pewno teraz, od momentu, kiedy przepraszam, doszedł do nas jako ostatni Dosa Junior, mam nadzieję, że będziemy mogli spokojnie pracować całą kadrą, jaką mamy. Gdyby jeszcze coś się zmieniło, to już jedna osoba w tą czy w tamtą, bo nie wiadomo, co tam z Beresiem i, no i być może jeszcze ktoś przyjść, ale przynajmniej od iluś tam dni możemy trenować kadrą, a i tak trzeba jakoś to powiązać, te różnice, kiedy kto przychodził do treningów, a w drużynie jest ich dosyć dużo, już nie mówiąc o samych kadrowiczach, to tak samo ci zawodnicy, którzy do nas przyszli zupełnie w innym momencie formy fizycznej.